Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a dobrze z wami kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac Afterbirth Plus. I zaczynamy run Edenem, ponieważ dawno nie grałem Edenem. Mam dużo jego dużo tokenów i chciałbym spróbować, jak to będzie. O mój Boże, mamy zajebisty przemian na sam początek. Disclaimer, nie pamiętam zbytnio wszystkich przedmiotów w Isaacu, ale wiem, że też jest zajebisty, ponieważ mamy atak hasza w tym momencie. Atak hasza jest zajebisty. Mamy też słomkę, która z tego co pamiętam potrafi nam wyssać przeciwników z całej mapy. Z tego pokoju, dokładniej mówiąc. Mamy jeszcze kartę The Moon, którą możemy użyć, żeby się do Sekietumu dostać, ale to powiedzmy, że za chwilę. No, to słomka jest fajnym przedmiotem. Także okej, okay, Isaac, trzeci odcinek na kanale. Dlaczego? Ponieważ bardzo lubię Isaaca grać w czasie prywatnym i pomyślałem, że skoro mi się nudzi, skoro już siedzę, to nagram sobie odcinek Isaaca. Zobaczymy, co w tym Isaacu się stanie nowego, prawda? No, panie grubasko, chodź pan tutaj. No, z tym przedmiotem można magadona robić. On jest rzadki też, z tego co pamiętam. Mamy dwa serduszka, mamy 4 damage'u, to nie jest wcale mało. Mamy tearsy całkiem spoko. Mamy 3 duże pokoje w ogóle obok siebie. Sela 1, mój poziom, okej. To po kolei, na spokojnie, nie będziemy się spieszyć. Na pewno sobie użyjemy karty The Moon. Nie wiem jeszcze kiedy, ale kiedyś na pewno. Może po tym pokoju. A więc, nie było mnie na kanale tydzień, prawie tydzień, jak wrzucam ten film, ponieważ nie to, że byłem zajęty, nie to, że nie miałem czasu, tylko że mój świat pochłonęła gra o nazwie Valheim. Kompletnie mój świat został pochłonięty przez tą grę, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś odcinki właśnie z Valheima, to dajcie mi znać. Postaram się coś z kolegami ogarnąć i miejmy nadzieję, że jakiś fajny odcinek by z tego wyszedł. A aktualnie my. O, mogę się to w tym miejscu rozwalić, no ale no nic. Okej. Okay. Card The Moon. O, tuż obok, proszę bardzo. O, dostajemy sobie jeszcze hajsik. Z tego pana, miejmy nadzieję. Yes, mamy nickel. Zajebiście. Piguła. Invested, okej. Okay. Jakby wiedzieć, że z Invested, to bym użył miejsca na przykład takim, gdzie są kupy. Miałem tych pająków więcej. Nie będę użył, wiecie, przed bossem. Przede wszystkim. Okej, okay, nie mogę zapominać o tej naszej kochanej słomce, bo ta słomka potrafi nam zrobić robotę. To trzeba przyznać. Dobra, o, mamy teraz takich kolegów. I to się przyda nasza umiejętność hasza, proszę bardzo. W drugą stronę w ogóle uderzyłem teraz. O, bad trip, no nie. Bad tripu to my nie chcemy mieć, same dobre tripy chcemy mieć. Dobra, wrócimy się tutaj po serduszko. Może być trochę lipa. W porządku. Jeszcze jeden duży pokój przed nami i mamy nasz ukochany treasure room i zobaczymy, co w nim się kryje. Mech. To trzeba było mnie atakować, a potem płakać? Nie wydaje mi się, no właśnie. O, big papa pająk, ja ci dam. Isaac to jest gra typu, gdzie możesz człowiek siąść, zrelaksować się na godzinkę, którą półtorej, czy tam zależy ile mu run zajmie. I po prostu usiąść, pomyśleć, zobaczyć, co gramu przyniesie. To jest kompletny random. I to jest właśnie coś fajne. To jest pyromaniak. Ja pierdolę. Oh my god, okej. Okay. Bo to jest zajebisty start, powiem wam szczerze. Zajebisty. Ja nawet jestem skłonny otworzyć tą skrzynkę teraz. Nadzieję, że dostanę doktora Fetusa. Jeżeli dostanę teraz doktora Fetusa i Swallowed Penny jeszcze, to w ogóle bym był szczęśliwy. Pin jest naszym bossem. Numer 1. Wow, panie. A to zbugowało. No widzicie, słomka zabiera całkiem sporo zdrowia mimo wszystko. Mimo, że to jest tylko słomka. Jeszcze Boże, jeszcze magic masz. Co? Mam 7 damage po pierwszym piętrze. I am a-okay with this. Wejdziemy sobie do sklepu jeszcze, ponieważ możemy. Nikt nam nie zabroni. Proszę bardzo, grzybków sobie jeszcze zrobimy. Jeden albo dwa. Nawet dwa, zakończę pigułę, uwaga! O, to jest niefajna pigułka, no ale powiedzmy, że przeżyjemy. Czy byśmy chcieli coś stąd? Chcielibyśmy klucz, jeżeli by był. Ale wątpię, żeby się pojawił już teraz, wiecie? To ten przedmiot jest zajebisty tutaj, gdybyśmy mieli jakichś familiarów, ale niestety nie mamy. Kluczyk. To też się przyda, jak najbardziej. Prezencik też by się przydał. Ale ja poluję właśnie na kluczyk. To też mu na kolejne piętro, dobra, zajebiście. Powiem wam, że jesteśmy no, ustawieni na całkiem sporo. Może by było pomyśleć o boss rushu, no, zaraz się miał tyle pięty, no nie wiem. Zobaczymy.
Ostatnio w ogóle właśnie też postawiłem teraz na Isaaca, ponieważ całkiem fajnie mi idzie ostatnio w Isaacu, całkiem fajne rany mamy. Z kolegą ogarnęliśmy, jak działa Steam Remote Play i graliśmy sobie we dwójkę właśnie, on duszkiem, a ja normalną postacią. No to było spoko. Czy wiecie, macie kontrolę, możecie sobie wybrać duszka, jeżeli chcecie. I to jest bardzo fajne. Dobra, sacrifice room, bla bla. I mamy też room, to całkiem szybko. Możemy jeżeli idziemy na drugą stronę, jeśli chodzi o bossa. Także bardzo, bardzo mi to cieszy. Mam jeszcze kamień z X-em. Panie i panowie. Smarlock jeszcze! Co tu się dzieje? Okej, okay, spoko, nie spodziewałem się tego. To jest Seed. SB1H3WMK. Powinienem to powiedzieć na początku, powiedziałem teraz. Okej, okay. Czy ja bym cię chciał? Wiem co robi zielona twoja wersja, ale nie wiem co robi czerwona wersja, więc ja bym to chyba zrolował. A bo wiecie co? Nie. Contagion. Outbreak. O mój Boże, bo jakie mamy strzały teraz. Zamieniamy się w kaszę pomału. O wow, okej, okay. Czyli każdy nasz strzał taką chmurę robi. I jeszcze mamy Spectral Tearsy. I am okay with this. Spectral, a mamy też piercing? Nie, tylko Spectral, okej. Okay. No, powiem wam, że ten run jest jednym z najlepszych, jakie miałem ostatnio. A pokonałem ostatnio Delirium Blue Baby, więc... też chyba film z tego wrzucę niedługo. Szczerze, tu mam kamień z X-em kolejny. Bombą za nadu, także nie martwię się o to. Szukam czegoś, co będzie mi pozwalało siać bombami, to całkiem zdrowo. Żeby wiecie, żeby... wykorzystać pyromaniaka naszego. O, Dangle, panie Dangle, panie Dangle. Nie lubimy pana i to bardzo. A o, to był głupi damage. Nie wiem, czemu się nie ruszają z miejsca. Nie mam żadnego pojęcia. No ale nic. No, panie Dangle. Pum! I pan nie żyje. O, jeszcze super będę. Audia Bła. Czy to jest Incubus? Czy Succubus? Złe pytanie. To jest chyba Incubus. Jeżeli to jest Incubus, to ja jestem naprawdę ustawiony na całą grę. Tak, mama nie chce. To jest Succubus. Okej, okay, Succubus też jest spoko. Wezmę Dagbam, bo w sumie mam tutaj dwa serduszka, może mi da jakieś zdrowie. O, widzieliście? Proszę bardzo. Zajebiście. Okej, okay, wykorzystaliśmy trzy czerwone serce, ale nie ma tragedii. Tu możemy użyć na tobie kilka monet, szczerze. No dobra, może jeszcze. No! Daj mi coś dobrego! Tytio! Potrzebuję do sklepu iść. O, no i to tak. Breakfast jak najbardziej. No okej, okay, o. Sklep, gdzie może być sklep? Na dole zakładam, ale tak tu jeszcze zwiedzę. A, no tutaj jest sklep, albo coś innego niż sklep, zaraz zobaczymy. A, w ogóle mogę przez to strzelać, mogę przez ściany strzelać. O, życie jest piękne w tym ranie. Już teraz jesteśmy strasznie mocni, więc. Wow. O, Simsay, oho, o, to są dobre podstawy do Game Breaku. O mój Boże, to są bardzo dobre podstawy do Game Breaku. O mój Boże, jeżeli spotkamy jeszcze Gida po drodze gdzieś, kupując, bo kupimy ten Steam Sale, sobie wszystko, żeby ten Steam Sale kupić, no powiem wam, że może być ciekawie. No dobra, szukamy monetki, to jednej monetki nam potrzeba. Jednej, jedynej. O, there we go, thank you very much. Ja nie wiem, my się dogadujemy, ty i ja. Tyle lat ze sobą mamy, naprawdę, tyle lat. Ja tą grę, jeżeli nie wiecie, streamowałem w 2013, to naprawdę. Strasznie dawno temu. Bo jedna z pierwszych, jakie zagrałem w ogóle w internecie, więc wow. Jedna z moich ulubionych, dalej, to jest jedna z moich ulubionych serii. Gier, krótko mówiąc. Isaac, Isaac Wrath of the Lamp, Rebirth, Afterbirth Plus i tak dalej, wszystko po kolei. O, plastik. Didn't last long, haha. Figła kolejna, Alphand Pills, w porządku, kolejny kluczyk, kolejne serduszko. Życie jest piękne, panie i panowie. Jeszcze jeden Steam Sale, albo tak jak mówię, Swallowed Penny i Pyromaniak. I Dr. Fetus, znaczy, albo Epic Fetus. Jedno z tych dwóch załatwia nam grę. Całkowicie. Ale żeby dostać jeden z tych dwóch przedmiotów, ja w ogóle Swallowed Penny, żeby teraz dostać, no to trochę nam to zajmie, zdecydowanie. Curse of the Maze, okej, okay, no i nie jestem pocieszony z tego powodu. No ale powiedzmy, że... no, mogę stąd wyjść! A, bo tu jest treasure room. Tego nie chcieliśmy tu grę wpuścić. Dobrze, wszystko jasne. Matko, to jest tak zero. Jezus! Holy fucking shit! Co tu się dzieje? Nie. Nie, ja... mój mózg.
Boli mnie mój mózg. Isaac Steels. Nie, Isaac Steels jest beznadziejne porównanie do Słomki. Chociaż z tymi zdami, które mamy, to ja nie wiem. O Jany. Wiecie co, powalczmy o to Isaac Steels. Zobaczymy. Może nam to da to, co chcemy. Ten pożądany efekt. Collective Tears. Boom! Dobra, nie, bierzemy Isaac Steels. Bierzemy Isaac Steels. Nie, co się tutaj dzieje z Isaac Steels, to jest. To jest za dużo. Ta gra to już jest za dużo. Jezus, Słomko, byłaś mi wierna. Dziękuję ci bardzo za kooperację. Niestety muszę cię porzucić, ponieważ znalazłem coś znacznie lepszego. O. I found pills. Nie, to był power pill. To był power pill. W porządku. Wszystko mnie się myli. Najlepsze to, że te static pillsy mogą przelecieć coś przez ścianę. Co w ogóle mi miażdży łeb. Patrzcie na to. Cyk. W każdą stronę poleciały, jakby sobie przy ścianie. Jezu, w ogóle range jeszcze jakbyś był lepszy i to w ogóle. Żadnych obrażeń nie dostaje nic, kompletnie. Jezus Maria. No, cofnąłem się. Niekoniecznie chciałem się cofnąć, no ale jeżeli gra tak uważa, no to gra tak uważa. Pum! Pięknie. Ja bym teraz w sklepie znalazł jeszcze skurbek, ten sobie wziął Słomkę i miałbym Isaac Steels i Słomkę. Dwa odnawialne przedmioty po prostu, tak o. O, bo tu już musiałem dostać, to już było za dużo do ominięcia, okej. Okay. Sklep i boss będą mogły. Także na spokojnie się tam przejdziemy. Baterii sobie użyjemy. Rymujemy i nie czujemy, yo. Okej, okay, boom. Spectre Tearsy w ogóle, Spectre Tearsy. Na początku właśnie, ten item, który daje nam łzy hasza. To połączenie, to co mam na tym ranie, to jest coś niesamowitego. Eden, dziękuję. nigdy mnie nie zawodziłeś. Zawsze byłeś zajebisty do grania. Jak człowiek ma zły humor, bierze Edena i jest zajebiście. Naprawdę. Okej, okay, czy ja tu chcę gamblować, dopóki nie dostanę Steam Sale? Tak. Jak najbardziej chcę gamblować, jak dostanę Steam Sale. Nie wiem, czy mogę dostać drugie Steam Sale w sklepie. Chyba tak. Mogę się mylić co do tego. Zobaczysz jakiś fajny przedmiot po drodze, co się na pewno zamienię. Czy BFF byłoby spoko? Byłoby spoko, mam Sukubusa. Ale ja bym chciał Steam Sale bardzo. Numer 2, to jest options. To jest no options for me. Ups. Rozwaliłem maszynę. No dobra, to byśmy kupili bombę. Tak myślę. Chociaż na razie nie, bo... Zachowałem sobie pieniądze, mamy jeszcze dwa piętra za sklepem, także wykorzystajmy to. Rozwalmy bossa w 3 sekundy. Może trochę wolniej, op. O, to jest ta odmiana z bombami tymi. Palącymi, nieładnie. Kolejny HP up i idziemy dalej. Ten run to jest coś niesamowitego, ja jestem szczęśliwy. Ja mogę z wami pogadać, nie muszę się nawet nad grą specjalnie skupiać, nie muszę się denerwować. Jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie dwa rany, które nagrałem, zakończyły się porażką. Jeżeli dobrze pamiętam, także mieć run, gdzie w końcu wygrywamy. Przepraszam, lepiej się wyrażę. Niszczymy grę. Jest mi bardzo fajnym, więc. Plusy nagrywania Isaaca dla mnie jest bardzo wygodne, ponieważ mogę nagrać kiedy chcę. Mogę wyglądać jak chcę. Bo wy tego nie widzicie, bo nie ma kamerki. Bo Isaac kamerki nie wymaga, bo nie ma gdzie jej dać, krótko mówiąc. I byłoby ciężko gdziekolwiek wsadzić. Zatem. To jest bardzo fajna opcja dla mnie. A ja chyba wiem, jak się załatwić jakoś inaczej, ale załatwiłem się tak. Także nagrywanie jest jakaś bardzo wygodne dla mnie, szczególnie, że na grze się trochę znam. A lubię nagrywać gry, na których się znam, krótko mówiąc. Bo wiecie, mogę pogadać, mogę swoją opinię wyrazić w jakiś bardziej oczywisty i wyrazisty sposób, niż jakbym po prostu bazował na tym, co na bieżąco widzę na nagraniu. Może w ten sposób będę bardziej zrozumiały. Pokażę sobie bossa, żebyśmy mieli go z głowy już. To jest czad. Szybko to rozwalimy. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Żeby nie było, ja też bardzo lubię nagrywać gry, pokazywać moje pierwsze wrażenia, to jakby. Ale nagrywanie gry, które się zna, też jest bardzo, bardzo fajne. O, proszę bardzo. Harpin, Danger Charge, proszę bardzo. Czyli jak chyba wchodzimy do pokoju, to nam się ładuje przedmiot. Nie na full, ale jak jeszcze jakaś tam część. Czy ja bym chciał coś z tego? Nie. Question mark. Wezmę kapis Highball na przyszłość, żeby mieć przynajmniej kapie chociaż jeden, bo nie wiadomo, czy będziemy mieli w przyszłości więcej. To jest możliwe? Dlatego nie patrz na obę, tylko skupię się na drodze. Dlatego weźmiemy sobie kapis Highball. Okej, okay, cyk. Dobra nas panowie, miło było. Tak, bam, dziękuję za duszko. Ja wiem, że mogę
sobie trochę pozwolić, bo mam tego Darkbama w końcu. Nie wydaje sobie duszka. Nie wiem, czemu nie chciałem go brać. Ale nic. Bombka na moje konto wleciała. Bardzo się cieszę z tego powodu. Tu jest Anarchist Cookbook. Też sobie je podniosę. Nie będę go używał, ale podniosę sobie, żeby mieć książkę podniesioną po prostu. Ewentualnie na przyszłość jakiś ten. Jakiś. Jakby transformacja Bookworma mi się trafiła. To byłoby bardzo fajne. Okej. Mamy tutaj challenge room, ale nim mamy czyste duszka czerwone, więc nie możemy tu wejść. Post challenge room, dokładnie rzecz ujmując. Pyk! Dobra nas panowie. O! Przemka piego? Niestety nie, ale dwa serduszka niebieskie i wróciliśmy z powrotem na to, co mieliśmy. W ogóle czeka nas treasure room jeszcze, czeka nas sklep. I am a okay with this. Naprawdę. Ja powiedziałem dwa piętra, trzy piętra nas czekają. To jeszcze dwa. I'm full of shit. Tu nie jest sklep. O, tu jest to dużo monet. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ mamy Steam Sale. Jakby się jeszcze Restocked trafił właśnie w sklepie. Potrzebujemy Restocked. Doktor Fetus albo Epic Fetus i Swallowed Penny. I wtedy będziemy ustawieni na całą grę. A żeby to uzyskać, no to trochę potrzeba. To by sobie to bym pomyślał. Żałuję, że nie wziąłem teraz BFF, ale nie możemy mieć wszystkiego w życiu. Ups. O, i rozwalili. Nawet nie wiem kiedy, nie wiem gdzie. No ale jestem szczęśliwy, że są rozwaleni. Okej, KS-tują mnie. Podziękuję, jeśli chodzi o KS-tium. Dobranoc i dla ciebie też. Płynanoc, haha. Okej, ty gnoi trzeba zwalić szybko, bo robią właśnie takie rzeczy, które mi się nigdy nie podobały. Au, 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 au. Tu jest sklep. Czarne serce na nasze konto. Super. Nie zdążymy na boss rushu, ale jakoś mi to nie boli. Okej, jest szansa na restocked i to całkiem spora. Dobra, użyjemy bomb. Nic nie powinno stać. Biblia. Biblię podniesiemy, bo mówię, jak mówię. Transformacja Bookworma, no nie? A to by było zabójcze, gdybyśmy dostali transformację Bookworma. Dobra, King Baby. To już właśnie blokowałem po... O, yes, yes please. I teraz w sklepie powinien się pojawić każdy przedmiot z każdej puli, dokładnie. Także teraz mamy szansę spore, żeby zyskać to, co ja właśnie chcę. Dobra, Biblia nam się nie przyda aktualnie. Glitter Bombs nam się też nie przyda. Pigła, jaka to jest pigła? I'm excited, niedobrze. A weźmy sobie Ace of Clubs, Convert All. To nie, Ace of Clubs. Ace of Clubs się przydało tam w tym pokoju z monetami, to się pozbierali wszystko. I napieram się, że pewnie zdążymy tak i tak, jak na boss rushu, musimy strasznie rushować, a tego nie chcę. Okej, też ją przed nami, który mówi nam Rapid Bombs. Okej, w porządku, Rapid Bombs są spoko, dostałem chyba 7 bomb dodatkowych. Jest wszystko z tego powodu happy. No dobra, kierujemy się na kolejne piętro. Nic tu po nas, chyba że tu będzie na dole Secret Room, co jest prawdopodobne. Chyba. Yep. Oh shit, okej. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze więcej dobroci. Tu możemy wejść. Omijając potrzebę posiadania jednego serduszka, także to jest bardzo fajne. Mamski, jak najbardziej. Walka z Huntem. Poradzimy sobie, tak myślę. Jeszcze aż Beamstone, bo nie pamiętam. Nie, on jeszcze Beamstone. No to w ogóle jeszcze prościej. O, ten Norhide jeszcze. Tego nie weźmiemy tak naprawdę. To nam się zamienia niebieskie serca. A tego bym nie chciał. Au, 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 au. Jesus Christ, okej. Okay. To by było na tyle. Tak, bamie, no, no dobra, jak już dałeś. Tu w ogóle jeszcze masz czerwone serce, ale nie masz po co go brać, tak szczerze. No ale weź. Miejmy nadzieję, że na następnym piętrze właśnie będzie sklep i tam podziałamy całkiem sporo. Secret Room też wydałoby się ogarniać, ponieważ może być w środku grid, a grid może nam dać Steam Sale Deal. Bo i naprawdę jest możliwość zdobycia dwóch Steam Sale'ów w jednym przejściu. I wtedy macie sklep za darmo i to jest Game Break. Jeżeli macie jeszcze listok, to już w ogóle Game Break. Okej, ja spodziewałem się, że ten epizod będzie miał 1,5 godziny. Tu się okazuje, że nie będzie miał pewnie nawet godziny. O, well. Co mamy w challenge roomie? Szara skrzynka mnie nie jara. Kierambie kolorowe. Albo takie kamienne. Kamienne są spoko. Kolejny pokój przed nami. O, pająkowy. Nie ma co... Ops. Dobrze. Serduszko na tym piętrze już wygenerowane. Bardzo mnie to cieszy.
Zatem co tam u was? Nie było mnie, tak jak mówię, tydzień na kanale. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, co tam u was słychać. U mnie, tak jak mówię, nadchodzi operacja dużymi krokami. Nie wiem dokładnie... O, proszę bardzo, super sekretum. Nie wiem dokładnie kiedy, nie wiem dokładnie jak, ale wiem, że nadchodzi, także... Zobaczymy, jak to będzie, prawda? O nie, Suicide King. I'm good. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chcecie wiedzieć szczegóły, takie dosłowne szczegóły, co i jak, to będę je na pewno postował na Twitterze. Twitter jest w opisie tego filmu, także zapraszam tam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ponieważ na YouTubie, jeżeli bym miał coś postować poza filmami, to bym potrzebował pokazać społeczność, jaka ta społeczność jest chyba dostępna dla YouTuberów od 1000 subskrypcji. A jak teraz będziecie zobaczyć, no trochę mi brakuje. Mówiłem o tym ostatnio na streamie. Polecam moje streamy, dobra rzecz. Okej, okay, no została nam minuta, żebyśmy kolejne pięć zrobili, także odpada. No, a jakoś się nie przejmuję operacją, miałem już dwie w życiu. Także to będzie moja trzecia? Dobrze mówię, tak. Trzecia moja operacja w życiu, także ciekawie, no jako za po raz trzeci. Na dzisiaj się dwa razy obudziłem, zobaczymy czy obudzę się trzeci raz. To co się mówi, nie? Że spod najkozy się ludzie nie wybudzają. To w sumie przerażająca myśl, jak się tak o tym pomyśli. Przerażająca rzecz, że możesz się, człowieku, idziesz pod operację, możesz się nie obudzić. Straszna rzecz. No, ale ktoś by mi powiedział teraz, na przykład moja dziewczyna, że ej, weź tak nie mów. O takie rzeczy się nie mówi, takie rzeczy się nie rozmawia. A ja uważam, że nie ma tematów, o których nie powinno się rozmawiać. Powinno się rozmawiać po każdym temacie. Każdy temat wypada poruszenia. Każdy temat wypada konwersacji. Takie jest moje zdanie osobiste. No ale... Każdy uważa inaczej, każdy ma inne zdanie i każdego zdanie powinno się szanować. Chyba, że mówi, że Fizz jest najlepszym youtuberem w Polsce, to wtedy się nie powinno szanować takiego zdania. O, mamy transformację Bookworma. O tym właśnie mówiłem. There we go. Tu. I teraz w ogóle będzie Armageddon. Cyk. Zaraz jak Fizz będą podwójne te łzy? W tym momencie powinny być. No są. O mój Boże, dobra. No to tak, no to tyle. Pograne. Gdzie jest Treasure Room? Też byłem w Treasure Roomie, nie byłem jeszcze w Treasure Roomie. Gdzie jest Treasure Room? Domagam się odpowiedzi! Kolejny kamień z X-em. Proszę bardzo. Opla, kluczyk i bomba. Zapomniałem, że w ogóle bomby mnie nie, bo mam pyromaniaka. Ale oh well. Dobra. No chodź mamusiu, zobaczymy co coś mi zrobić. O, zrobiła mi! Wyniosła mnie z pokoju! Co za dziedzyga? Sterzyło mnie wyniosła. No nie wytrzymam. Ale widziałem ten kamień z X-em. Kolejny. A, kamień z X-em zawsze może dać chyba kolejne przedmioty, jeżeli dobrze pamiętam. Uho, ha, 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 ha. Jeszcze mam promaniaka i rapid bomby. To połączenie jest zabójcze. Możemy stawiać szybko dużą ilość bomb. I... nie być od tego zranionym. Mam Spurs. More Trinket Room. Mam tylko jeden trinket. Jeden trinket w ogóle już spotkałem, także... w sumie nie widziałem, czy w sklepach były jakieś trinkety. Bardzo prawdopodobne, że przeoczyłem jakieś trinkety, ale... nie sądzę, żeby nam to było potrzebne, nie? Sądzę, że jesteśmy na tyle mocni, że możemy sobie odpuścić. Ciekawe, czy na hasza byśmy zdążyli. Hasz kontra hasz. Nie no, aż tak mocni na hasza nie jesteśmy. Bez przesady. Te 13, tam 9, 10 damage, to wiecie. To nie jest... tym nie można góry przenosić. Pokonalibyśmy Delirium raczej, ale by to zajęło całkiem sporo. Cut of the blind. Tu. Ale z naszym szczęściem myślę, że użyjemy. To się weźmiemy przedmioty. Z... nie chciałem wygrać w sumie, no ale zobaczmy. Jakby nie będzie skatel na tym atemptach bliskich. Ta Wizard jest nawet lepsze niż normalnie, bo mam te, pomiędzy tym są jest te lasery. Lasery, jak to się nazywa? Boże, błyskawice. Tesla coile, no. Uuu, ile dobrać się więcej hajsu do sklepu. Tak jest. Setuszko wygenerowane już? Dobra, idziemy tu. No tak, sklep, ale Cut of the Blind. O, to będzie śmieszne. To będzie śmieszne. The Lovers. Nie wiem, po co zostawiłem sobie Magician. To jest pytanie, na które chciałem odpowiedź.
Okej, okay. Sacrifice Room. Nie będziemy z nich korzystać, na mnie na razie. O, i teraz uwaga, chwila prawdy. Czy dostanę Missing Note, czy nie dostanę Missing Note? Bo jak dostanę, to będę zły. A, deset. Dobra, jeden pokój przeżyliśmy. Zobaczymy, czy przeżyjemy kolejny. O, rady boskie. Mogę się na pusteczkę zbić w sumie w Blood Nation Machine, ale nie zrobiłem tego, bo jestem kretynem. A mam w ogóle minę piotrola typowego. Od chaosu. Hopla, sakieweczka, monetka i kluczyk. To jest piękna rzecz, naprawdę. O, kolejne serduszko, już godzisz, tak? Jakbym potrzebował przyszłości, to co? Chłopie. O, torbomba. Zjań mnie, zjań mnie. A nie, przepraszam, przecież drugi odcinek, przecież wygraliśmy z Godheadem. Jak mieliśmy Godhead. Red Rage, okej. W porządku. A, i pozbyłem się itemu. Świetnie, nie mam żadnego itemu, już nie dostanę. Niestety. No, o, dostanę jednak przedmiot, okej. Humbling Bundle. Humble in the Bundle. Kolejne przedmioty 2. Gimpy, jak najbardziej. Mystery Sack. A, zapomniałem, że przedmioty z każdej puli mamy Chaos. O, mój Boże. Okej, okay. O, discount przedmiot. Hive Mind, yes, jak najbardziej. Dalej. Boże, boję się cokolwiek brać. Glitterhorn, okej, okay, w porządku. No ja to nas nie stać. Na razie. Idziemy po monety. Gdzie znajdziemy na pewno. Okej, okay, dostaliśmy. Od czego to jest? Littlehorn, no nie? Dobrze pamiętam. No macie, umierajcie szybko, bo tu jest za ciasno dla was. O, pani. Dobra, możemy teraz kupić to, co chcieliśmy. Znaczy, nie wiemy co to jest, ale możemy to ouszyć, teraz możemy to kupić. No wejdziemy teraz tam po tą skrzynkę, może będą monety. Sackhead. Okej, okay, w pożądalu. Nie jest źle, jest bardzo dobrze. Jest lepiej niż mi się wydawało, że będzie. Okej. Okay. Możemy coś kupić znowu. Mi to pasuje. O, sakiewka została. Z monetami jeszcze. Luck up. O, ceremonialna szata, holy shit. Okej, okay, weźmiemy sobie kartę. Karta to jest, o, świetna karta, no sam koniec sklepów. Dostałem helmet. Ja. Szkoda słów. Okej, okay, to kupimy sobie to i kupimy sobie to. Tak, żebyśmy mieli zapas jakiś tam. Nie żebyśmy potrzebowali, ale żebyśmy po prostu go mieli. Dobra. Ceremonialna szata, bardzo fajny przedmiot. Także jestem szczęśliwy z tego powodu. Temperance, akurat to chciałem. There we go. I pusteduszka, żeby działał Polaroid. Ja jestem spełniony już w tym przejściu, naprawdę. O, więcej monet, które są mi kompletnie niepotrzebne. Ale Humble Indie Bundle robi nam robotę oczywiście. Także jestem szczęśliwy. Nic tylko podnieść. Właśnie, dziękuję bardzo. Tak dla mnie. Rany boskie. Wszystko umiera, nawet nie wiem, co to było. Znaczy dwa odcinki pod rząd będziemy mieli wygrane, bo przegrać to... To trzeba umieć, może tak. Naprawdę trzeba umieć. Okej, okay, nie spawnij tego tutaj. Typie! Dobra, pająkę zespawnij. Co jeszcze zespawnij? Serduszko zespawnił, okej. Okay. Jak widzicie, nie jesteśmy tak mocni, jak nam się wydawało. Chociaż jak użyłem teraz tego i byliśmy całkiem mocni. Polaroid wjeżdża oczywiście. Nie zdążymy na hasza, to w ogóle nie ma dyskusji. Kamienia z X-em nie ma. Full HP mamy. Karty Magiczy, możemy iść dalej. Panie i panowie, Scared Womb, jedynka. Piękne. O, to był pająk bezdomowy, ja tego nie widziałem. Okej, okay, okej. Okay. Syk. Dobranoc. Tu się dzieje. No tak, bamie. Jak śmiałeś. O, nienawidzę tych przeciwników. Nie, no, przydałby się wafer. Zawsze by się przydał wafer, ale... Ale go nie mam, także trzeba uważać, bo to piętro jest radzieckie. O, jest Littlehorn, możemy to wszystko rozwalać. Zakładam, że to jest Littlehorna. Nie musi się odważyć, żebyśmy go zabili. To jest akurat piękne. Ok, otworzył nam się challenge room. No, znowu szara skrzynka. We don't like szara skrzynka. O, się, dobra. Nieważne. A to będzie cały czas przyciągać? No nic. Chcę ciebie strzelić, właśnie, to jest dowód na to, że te tutaj maski da się rozwalić. Tym pociskiem właśnie.
Ono zadaje masywne obrażenia. Okej, okay, to będzie zepsuta rączka czy normalna? Zepsuta pewnie. Tak, zepsuta. Jak najbardziej. Uuu, storki. Stores are open. Świetnie, nie mam już sklepów, bro. Weź mi dać coś lepszego, no ale nie będę narzekał. Będziemy mieli diabła na 100%, w ogóle mnie cieszy. O, Martiak, o Jezus Maria, nienawidzę tego bossa. Z całym sercem po prostu, całym ludzkim. Pokażę wam easter egga z Martiarkiem, jeżeli mi się uda. No, palaj. Bo myk jest taki, że pokrył bombę. Ja ją wypluwa, widzicie? To jest niesamowite. Mam z coin spurs. Jest mother, mam transformację w matkę, amnezja. Nic mi nie robi, infester też mi nic nie robi, a wizard też mi nic nie robi. Power pill czy magician? Magician zostawimy, przyda się pewna jakieś. No i przedmiotu potrafiego nie mamy, no niestety. Ale mamy przedmioty różne u diabła też, co jest bardzo fajne. Ciebie zwalimy, ciebie nie potrzebujemy. O, skrzynkę nam dałeś, spoko. A tutaj... Huge growth, become immense. Holy fucking shit, plus 10, no to mogę sobie zachować. No nic, weźmiemy coś stąd. Nie potrzebujemy nic z takich przedmiotów. Power pill... Magician weźmiemy, magician jest spoko. Case of the Lost, tak, dostaliśmy amnezję. Kolejne piętro, idziemy na serduszko, panie i panowie. Nie wiem, czy pokonamy delirium. Case of the unknown. No ja to luz. Dzień mam zdrowia, dużo. No i wystarczy. O, tak wam się zahabilitował. No jeszcze temperance. Pozwolimy sobie to od razu. Nie chcemy pół serduszka zbierać, tak jak mówię. Żeby działał nam polaroid. Chyba tak to działa. Ups, 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 ups. Mi się wydaje, że tak już zebraliśmy, więc... Dziwna sytuacja, no nic. Czy ja chcę tu wchodzić? Nie. Nie potrzeba mi to takie na szczęście. Dwa razy dingle. Dingle, dingle, bongle. Typie, ile ty możesz jeździć? To było więcej niż 3 razy. Albo ty 4 jeździsz, no to ładnie. No to ładnie. Co tutaj robisz? Jest sakiewek dostajemy, bo chyba mamy ten sakret, no nie? Dlatego dostajemy tyle sakiewek. Na pewno. Na pewno tak, bamie. Będę się zrobić po raz kolejny. To był policyfalus, tak się nazywa ten przeciwnik? Wulp? O, dostałem infesty z powrotem. Spoko. O, sakiewkę jeszcze mamy tam, ale to za kamieniem. Będziemy tam wchodzić. Puste duszka, no zbierz to tak, pan, zbierz. O, thank you very much, to kolejne serduszko. No szukamy bossa, szukamy serduszka, rozwalimy ją. I lecimy po Isaaca. Pięknie, kolejna sakiewka. No sakę to jest zajebisty przymiot, szczególnie ma się jeszcze Humble in the Bundle. Ło, tak mam tutaj fiestę widzę. O, i mam full życia, no jestem szczęśliwy. Tak to ja mogę grać. Takie przejście ja mogę mieć w Isaacu. O, dostałem obrażenia. Już mam full. O, życie jest piękne jednak. Naprawdę. W Isaacu. Tak na pocieszenie dla mnie. Ty się nie musisz otwierać, żebym ja cię załatwił. No właśnie. Pyk. Lecimy od razu. Za gruby jestem! Dobra, nie poszło najgorzej. Tak, miałem polejdową full ten. Goddamn. Dobra, Isaac time. Myślałem, że otworzy się jeszcze diabeł. No i nic, na haszanie niestety nie zdążyliśmy. Zabrakło nam dosłownie minutę 15, minutę 10. Uhuhu, co tu się dzieje? Patrzcie na to. Holy god, nawet nie skupiałem na bossie, tylko skupiałem na zbijaniu rzeczy. Uuu, ty szybko powinnaś paść. No. W mgnieniu oka. Delowe jest, dostałem. Więcej serduszek niebieskich. Sobie zostawię delowe, bo dostanę serduszko, tak bama. Sobie zachowam. Przydałby się ten kompas i mapa. Na to muszę szukać. A jak wiecie się opera, się człowiekowi nie chce niczego szukać nawet. Dobra. Tu idziemy w takim razie. O, Lisze. No, wybuchnijcie przy mnie. Zdajcie mi obrażenia.
The Chess będzie fajne. Bardzo fajne. Także jeżeli chcecie więcej Isaaca na kanale, to ja nie widzę problemu nagrywać go bardzo często, ponieważ nie muszę kamerki ustawiać, nie muszę tego montować, potem zbytnio po prostu daję głos, daję G i po sprawie. Ja bym go może nagrywał OBS-em, żeby było prościej, żeby po prostu jeden plik gotowy do wysłania. Chociaż nie, bo jeszcze intro muszę zmontować, czy outro. To tak nie zrobię. No ale i tak, nagrywanie Isaaca jest zawsze prostsze, nagrywanie normalnych gameplay, normalnych filmików, które wrzucam. Także jeżeli podoba mi się to, jak ja sobie tutaj siedzę, gadam, gram, opowiadam, to zachęcam do zostawienia komentarza i wypowiedzenia się na ten temat. No i oczywiście łapki w górę. Będę wiedział, czy chcecie, czy nie. Boże, mam tyle pieniędzy. Pomimo wszystko łapki w górę to jest bardzo ważna rzecz. Forget me now jeszcze dostaliśmy, to byłoby fajne na inne piętro, no ale nic. Nie będziemy narzekać. Drugi jest taki sam pokój, czy się zdawało? Hopla. Więcej serduszek na naszego Dark Bama. Czarne zamiast niebieskiego, zawsze spoko. Matko Boża. Mamy sakiewkę jeszcze, za takie zapytanie, nie zauważyłem nawet. Nie wiem co biorę. Nie wiem co mam za przedmioty nawet. I'm excited! Po raz kolejny. Don't be. That's bad. What ty? Tak bamie pieprzony. Okej. Okay. No, judgmenta, jak fajnie. Jak mamy pieniążki dla ciebie, wiesz stary? Jak mi dasz przedmiot, mogę go zrolować tą maszyną. A czego wy... Nie chciałem tak zrobić! A jestem debilem, nie chciałem tak zrobić. Chciałbym po prostu otworzyć kamienie, zapomniałem, że go rozwalę, będę blisko. Ajajaj. To mogło być fajne, ale to zważywiłem. No trudno, boss w ogóle jest w drugą stronę. God damn. Coś na górze jeszcze może być. Nie, to jest I'm excited, to ja tego nie chcę. To ja chciałem wejść na górę, to mi nie pozwoliło. Ja tu możemy jeszcze pogamblować. Tu otworzyłem normalnie, brawo ja. Lak mamy 4,80, ale dziwnie. O, to faktycznie dużo nam to dało. Boss może być albo na dole, bo jest tutaj. Stawiam, że jest tutaj, bo jest długa droga do niego. To teraz pa. Żegnam! Nie było, kolejna sakiewka. Już tych sakiewek mam dość pomału. Otwierania ich za każdym razem. Kto by pomyślał? O, hello, tu by się ta The Chest przydało. Dawaj, grubasie. No i pięknie, pozwolony. O, ciebie nie chcę otwierać. Lame. Cyk. Isaaca, pięknie. Sam raz, ała, straszne. Dawaj, dawaj, może dostajemy daski, to jeszcze mega szatana rozwalimy w tym odcinku. Ale na delirium się nie pojebam, jeżeli nie rozwalam Isaaca w mgnieniu oka, to się nie pojebam na delirium. Rozwaliłbym delirium, ale to by zajęło całkiem sporo. Dobranoc. The Chest, nadchodzimy. A w The Chest Case of the Lost, przede wszystkim Prayer Card, ok, Bomber Boy, Explosive Blast, Halo of Flies. No spoko. Muszę bez zabubem jestem, mogę latać, super. Nie wiem od czego jest przemiana bez zabubu, ale ok. Prayer Card, no akurat Prayer Card nam się najmniej przyda z tego wszystkiego. Może będziemy mieć jeszcze jakieś przedmioty tutaj, to nie będziemy, same sakiewki będziemy mieć zamiast skrzynek, no ale... Wiecie jak to jest. O, Delowes tu użyję. Yes, jak najbardziej. Serduszko na nasze konto. No, mamy grzechy główne. Mówię, tak, ja nie wymaga komentarzy. Wszystko to się dzieje samo, no nie? Pięknie. Bomby jeszcze. Wszystkiego mamy tak dużo, że to jest niesamowite. No, dawaj. Pięknie. Another one bites the dust. Gdzie on jest tutaj?
I dobranoc panu. Ja się już pogubiłem. To jest w ogóle przejście gdzieś? Nie, czy to jest jakby ślepy zaułek, okej. Pam, 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 pam. O mój Boże. Myślałem, że to jest początek tam, gdzie byliśmy już, a to się okazuje, że nie, lol. Okej. Prawie każdy rodzaj Geddy, to oczywiście Papa Geddy'ego. Papa Geddy jest nieobecny aktualnie. Jest w wywiadówce ze swoimi dziećmi. Tak, ze swoimi dziećmi. Musiały iść z nim. Żeby tutaj na własne oczy zobaczyć. Jak tatuś patrzy na ich oceny w dzienniku i jest zawiedziony totalnie sytuacją. Także Geddy jest nieobecny aktualnie. A potem się pojawi, kto wie. Cetuszko, dzięki wielkie, tak bamie. W lewo byliśmy, tu zwiedziliśmy, to odbijamy w prawo. Tak, odbijamy w prawo. Cetuszko po drodze, wypad. Tacki byłby zajebisty teraz, żeby dostać, serio. Mega szatan, spoko sprawa, nie? O, kolejna transformacja w bomby. Nie transformacja, tylko przemian do bomb kolejny. O to mi chodziło. Monster 2. Razy 2. No ale pięknie, taki run do nagrania i do oglądania powinien być fajny. Takie jest moje zdanie. Też jestem szczęśliwy. The Devil, jeszcze więcej obrażeń będziemy zadawać. Ratchet, razy 2, to nie jest dobra droga, ponieważ nie mamy nigdzie drzwi. Ale zaraz się odnajdziemy tutaj, spokojnie. O, mamy przedmiot w końcu. Kolejne bomby, Sticky Bombs. Jak to wygląda teraz? Wow, okej. Ciekawie. Damn! No to w ogóle jesteśmy nieśmiertelni moim zdaniem. Pójdziemy na Delirium. Wiecie, pójdziemy na Delirium, ponieważ mamy te bomby i jesteśmy nieśmiertelni, także będziemy z tym spamić, dopóki Delirium nie padnie. O, Book of Belial. Ja to biorę ze sobą. Chociaż nie wiem, czy brać to, czy faktycznie... Jedną to Book of Belial. Trzy tylko. Aż tak mnie to nie jara. Wolę Isaac Seas, bo Isaac Seas w tym momencie jest naprawdę OP. O. To jest Dark One, nie? To nie jest adversary, to jest Dark One. Albo się kompletnie mylę. O, Lazarus Rax. Yes. Jak najbardziej. Jakby mi się zdarzyło umrzeć, to już wątpię, żeby to miało miejsce. Wy nawet nie potraficie mnie dostać, więc ciekawie. Okej. Więcej życia dla nas. Nie, pajączek i życie. Okej. Policephalus. Okej, gdzie jest Blue Baby? Żądam odpowiedzi. O, Teddy Longlegs. Tankujemy go. I stankowany, pięknie. To znowu nie jest poprawna droga. To może w prawo. Mózgi nas zostały. Odwalmy je. Ała, szybko. O, Kainzai, proszę bardzo. May you see your destination. Ja się jak Kainzai z Hairpinem. O, cyk, proszę bardzo. Co ciekaw Delirium, tak szczerze. Jak nam pójdzie na nim. Powinno pójść dobrze. Mam excited po raz kolejny, na pewno się zgodzę. O, Steam Save! Steam Save, ubłagany. Ale trochę za późno, o, płoty dostaliśmy. Lame. Dobra, Blue Baby Time. Jeżeli w ogóle będzie mi otwartą drogę do Delirium, to wtedy tam pójdziemy. Jeżeli nie, no to będziemy po tym właśnie kończyć odcinek, panie i panowie. Wszystko zależy od tego, czy gra nada nam portal do Delirium. Powinna. Zostaje głupie obrażenie, ale jakoś się nie martwię. I Blue Baby. No, padło, dokładnie. O, i mamy podatę Delirium. Dobra, to idziemy. Witamy w Voidzie. I Curse of the Unknown. Curse of the Unknown mnie nie boli.
Ale widzę, gdzie są bossy. I teraz pytanie, w którą stronę bym chciał iść? Puberty, ok. Adult Transformation, Friends Till the End, ok. Strzelam, że to po lewej, albo po lewej na dole może być Delirium. Chociaż Delirium może być naprawdę każde. Więc... najczęściej trafiam na Delirium właśnie w miejscach, gdzie, które są dalej oddalone, no nie? Bombsaki. O, to jeszcze lepiej, świetnie. Okej, okay, teraz jak się dostać tam, gdzie ja chcę się dostać? To jest złe pytanie. Kamień z X-em? Nie wiem, niepotrzebny nam jest, no ale wiecie. Im więcej, tym lepiej. Może górą. W ogóle latamy, ja zapomniałem kompletnie o tym. Dobra, to może po lewej. O, może tędy. Uuu, kluczyk złoty, jak najbardziej. No, wybuchnijcie. Zawsze jak mam promy, jak to są takie koki, że o, wybuchnijcie! Popieraniu strzały wasze i wasze wybuchy. Miałem rację. Nie wierzę. Miałem rację, ale numer. A myślałem, że w wojcie spędzę 5 lat. To się okazuje, że nie. Dobra. Panie i panowie, test. Muszę zmienić rękę na chwilę. No, to teraz tak. O mój Boże, jakie niszczycie po prostu Delirium. Ok, możemy umrzeć, tak jak jestem koki. Udziałem w końcu, ile mamy życia, no nie? Więc ja bym uważał. Trochę tych bomb nastukałem. A, Delirium, zostaw mnie. Zostaw mnie. Znaczy, no to ja szedłem do ciebie, a nie ty do mnie, ale to wiesz o co mi chodzi. Pięknie. Nie wiem, mam życie. Jak padnę, to przynajmniej się odezwę jako Lazarus. Mam Lazarus Rax, także nie jestem przerażony jakoś zbytnio. Będę spamował tym, bo to jest sporo klitków na ekranie w jednym czasie. Brownie, tak, no na pewno. Tak. Brownie jako Delirium to jest tragedia totalna. Bighorn. Jak wygląda Bighorn wersji Deliriowej? Jestem ciekaw. Bo tak przed chwilą walczyliśmy z Blue Baby, to oczywiście. Nie ma hasza przynajmniej, bo z haszem nie walczyliśmy. Okej. Nie, rozwalimy. Zostajemy obrażenia, dostaliśmy dopiero teraz. Dobra, są na 12 bomb, tak żebyśmy chcieli spamić, to musimy umiejętnie. Nie wiem, mam życia. Nie mogę czerwonego jeszcze zabrać, także to jest znak dla mnie, że... jeszcze mamy go sporo. No, panie Delirium. Teraz panie, spam. Bardzo dobrze się udało to. Aj, a jezu, Hunt, o, Hunt jest przełamany w wersji Deliriowej. Najlepiej nie zadziejać. Chyba Delirium się wkurwia pomału, ma coraz mniej życia. Nie wiem, czy to dobrze, raczej nie. Umieraj. Umrzesz, wielki dymie, obiecuję ci to. Come on! Isaac! Bijamy życie oczywiście. Oh shit. Chyba zwaliśmy Blue Baby albo Isaaca po raz kolejny, także jestem szczęśliwy. Dawaj Blue, dawaj! Dawaj Delirium! Success! Tyle cię było. I tyle cię było, Delirium, na dzisiaj. Jak tam tak bamie? Podobało ci się? Mi też się podobało. Wow, także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej, oczywiście komentujcie, łapkujcie w górę, będzie to dla mnie znak, że chcecie więcej. Dajcie mi znać, co myślicie o filmikach z Valheima, jeżeli ktoś nie słyszał na początku. Co tam dzieje w połowie, czy gdzie tam mówiłem właśnie w odcinku o Valheimie. Dlatego właśnie mi nie było tyle. Przez Valheima. Pochłonął moje życie całkowicie. No i ogólnie zrobienie czegokolwiek w tej grze zajmuje strasznie długo. Dużo i w Minecrafcie, co ja sądziłem, że jest możliwe w ogóle w grach survivalowych. Ale okej. Ja pozwolę, żeby intro oczywiście całe przeleciało. Całego lore Isaaca nie będę wam tłumaczył, bo to jest długa opowieść. To jest duża opowieść. No i wiecie, jeżeli ktoś chce sobie zagrać w Isaaca w przyszłości i dowiedzieć się, jak lore wygląda,
to będzie mógł, oczywiście. Bardzo fajny run. Jestem mega szczęśliwy naprawdę z tego runa. Lepiej to wyjść nie mogło. Naprawdę. No, mogło oczywiście ze Swallowed Penny, Restocked, doktorem Fetusem. A i tak było zajebiście moim zdaniem. There we go. Koniec, panie i panowie. Wpisy? There we go. Okej, także trzymajcie się, moje cenne cześci, panie. Zapraszam was na kolejne odcinki z Maniaką Wajzak i oczywiście inne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.